Okej, witam wszystkich. Zaczynamy kolejny filmik. Tym razem o zakupie z AliExpressa obudowy do tego tutaj miernika. Niestety zakup takiej obudowy chyba na Allegro jest troszeczkę drogi. Sprawdzimy sobie to za chwilę na Allegro, ile taka obudowa kosztuje, jeżeli ją znajdziemy. Jak niektórzy wiedzą, poprzednio pokazywałem filmik na temat takiej obudowy do miernika LRC T4, kupiana na Allegro z wysyłką bodajże za 20 chyba złotych. O, jedna mi sonda już odpadła. Te druciki są tutaj zbyt cienkie. I powiem wam tak, mega szybka przesyłka do paczkomatu i genialna opcja w paczkomatach jest teraz taka, że można otwierać sobie zdalnie skrytkę na paczkę. Super opcja. Nie na każdym jeszcze paczkomacie to działa, bo wiem, że w jednym miejscu mi to nie zadziałało. I tak, to sobie odłożymy na razie na bok. Jest filmik o tym, jak składałem tą obudowę. Ona jest troszeczkę przerobiona, że ma zasilanie. Tutaj włącznik, tu jeszcze takie coś. Jak ktoś chce, to może sobie poszukać w moich filmikach. Skupmy się teraz na tej przesyłce. Przełączę się na Firefoxa i zobaczymy sobie opis z AliExpressa, jak to wygląda. Firefox. Ok. 5,33 zł. W ogóle zamówiłem dwie obudowy takie. Jedna będzie na zapas. Być może jak ktoś będzie chciał, potrzebował, to mu sprzedam. Chociaż sprzedaż za 5 zł to mi się za bardzo nie będzie opłacała, żeby to komuś tam wysyłać. Już chyba sobie lepiej zostawić do jakiegoś następnego miernika, jakbym miał kupywać. I to wygląda tak. Jedno mnie zastanawia, czy wytrzymało to wszystko próbę no, takiego wielkiego dystansu, jaki dzieli Polskę i Chiny. Czy się tam nic nie połamało. I tu mamy cały opis, akrylowe przezroczyste etui Shell ATF TGM 328. Kolor przezroczysty. Pakiet zawiera jedna obudowa akrylowa do GM 328. Fajnie to wygląda, w ogóle ona jest tak zrobiona, że jest pod kątem, nie jest tak jak do tego T4, że jest płasko. To wtedy lepiej się nam będzie odczytywało te wyniki wszystkie. Tutaj zdjęcie, jak to wygląda po złożeniu. Czad, fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Jestem ciekawy, jak pójdzie złożenie tego. No i tutaj cały zestaw. Jesteś zabezpieczony taką naklejką, żeby nie porysować tego plastiku. Tutaj śrubki, nakrętki. No i opinie klientów. Zobaczmy sobie w ogóle zdjęcia, bo zdjęcia są najlepsze w ogóle, jeżeli chodzi o AliExpressa, wszystko tam ludzie pokazują fajnie. Tutaj klient, ok, tu przesyłkę pokazał. Tu sam miernik. A tu nawet nie zdzierał tej. Jak brzydko to wygląda. Na pewno ściągnę tą powłokę, która chroni ten plastik, bo no brzydko to wygląda na pewno. No i ile ta przesyłka mnie kosztowała? Dwie sztuki plus wysyłka 16 zł. No, to wyszło jakieś 26 zł. Liczmy. 26 zł za dwie sztuki tej obudowy. Czyli bardzo tanio. Na Allegro podejrzewam, że. Wiecie co? Poczekajcie, ja zrobię pauzę, spróbuję wyszukać na Allegro tej obudowy i porównamy sobie cenę. Tu jest 5,33 zł. Jeżeli znajdę na Allegro, to zobaczymy, jaka jest różnica. Słuchajcie, powiem wam tak. Wyszukałem frazę na Allegro GM 328 i powiem wam, że taki miernik z obudową kosztuje 80 zł aż. 80 zł, czyli teraz takie coś. Sprawdźmy sobie, ja kupiłem ten miernik na AliExpressie za 30 parę złotych. Już nie pamiętam dokładnie, czy 35 zł, ale coś na pewno nie więcej niż 40 zł. No i plus tą obudowę to wychodzi mniej więcej 45. No 50 zł liczmy, nie? No to tutaj 30 zł drożej jest. Nie znalazłem samej obudowy. No tu za 70 zł jest w obudowie z potencjometrem. Potencjometr można sobie włożyć jaki się chce.
Ja akurat włożyłem od wzmacniacza od Labogi pokrętło, bo mi zostało, które kiedyś znalazłem. A można fajne te pokrętła tutaj sobie włożyć, takie dosyć urozmaicone, jeżeli chodzi o wygląd. No, jak widzicie, 79 zł kosztuje osobudową. No to trochę kasy jest. To jak ktoś lubi poczekać i zamówi sobie z AliExpressa, to będzie miał na pewno o wiele taniej. Dobra, wróćmy jeszcze raz do tego AliExpressa i zaraz rozpakujemy tą paczuszkę. Tutaj jest co, jakaś reklama miernika, dobra. To nas nie interesuje. Jeszcze raz sobie przejrzymy tą obudowę i lecimy z odpakowaniem. Dobra, komentarze. I tu są jeszcze jakieś pytania. Dużo jest po, nie wiem, ukraińsku albo rosyjsku. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś reklamy. To jest fajne. Oscyloskop, aha. Jeszcze jest jedna wersja bardzo fajna takiego mierniczka, którą też kiedyś może zamówię. Tylko jej tutaj akurat nie widzę. Nie widać. Dobra, przełączam się na widok z kamerki i lecimy z rozpakowaniem. Ja zrobię tylko pauzę, polecę sobie po nożyk tapetowy, żeby to rozciąć. I zobaczymy, czy wszystko przetrwało próbę. Nie wiem, czym to leciało, czy samolotem, czy statkiem płynęło, ale raczej chyba samolotem, bo bardzo szybko. Nawet nie wiem, czy ponad tydzień czasu. Jest bardzo szybko, jak na dzisiejsze czasy, jak wiemy, panuje epidemia tego świrusa. Także dajcie mi chwilkę, idę wyciągnę tylko nożyk i rozetniemy tą paczuszkę i zobaczymy, co jest w środku. Dobra, nożyk jest, także lecimy z rozpakowaniem, delikatnie na samym końcu, żeby nie uszkodzić nic. Wiem, że lubicie takie rzeczy oglądać, zresztą ja sam lubię, jak ktoś bardzo szczegółowo pokazuje, co kupił, zamówił, po ile i tak dalej. W środku już nic nie ma. Zapakowane w taką, nie wiem jak to nazwać, folię. Taką styropianową. Dobra, to sobie odłożymy na bok. Spoko zapakowane, no naprawdę. No, ja tam nie mam nic do zarzucenia Chińczykom, którzy starają się zdobyć klienta i bardzo dobrze. I tu są dwie obudowy. Zapakowane jeszcze w takie woreczki strunowe, które się przydadzą. Fajnie jest zbierać takie woreczki. Chociaż mogłem pewnie kupić hurtowo setki sztuki, mieć spokój. Dobrze, to sobie odpakujmy jedną obudowę. Zobaczymy, co jest w środku. Dokładnie. No i fajnie, że dodatkowo. Dobra, to sobie odłożymy na bok, też do środka, żeby nie robić bałaganu. To sobie położymy tutaj na razie. W takim malutkim woreczku jeszcze strunowym są te śrubeczki wszystkie. Wiecie, co jest najlepsze, że jak oni to pakują wszystko, no nie mogą się rąbnąć. Muszą mieć jakiś taki schemacik tego pakowania, że musi być wszystko dokładnie wyliczone i tak dalej. No bo co by było, jak gdyby nam na przykład zapomniał dać jednej takiej tej głównej śrubki. Lipa. No i teraz to poskładaj. Patrzcie, ile tu jest elementów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć elementów. I wiecie, co wam powiem? To będzie łamigłówka. Przy tamtym mierniku, gdzie było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elementów, tu mamy dziewięć. Także to jest bardziej skomplikowane. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej instrukcji, ale no dobra, no nie wygłupiajmy się. Postaramy się to złożyć ręcznie. Będzie kupa śmiechu pewnie. Pewnie popełnię jakieś błędy na bank. To co, lecimy ze składaniem? Tylko ja sobie pomyślę, jakby to zrobić. To jest do tego miernika.
Ja tu jeszcze w ogóle chciałbym przylutować sobie kabelki od baterii, bo mi się urwały. Jak widzicie, tutaj jest na baterię 9 V, a ten miernik ma wejście na ładowanie swoje osobne. Fabrycznie zrobione, także. Jeszcze chciałbym sobie przylutować tutaj kabelki, ale najpierw postaram się złożyć tą obudowę. Od czego zacznę? Na pewno są to góra i dół. Jak widzicie, tu jest górna część. Okej, spoko. Pasuje. Wszystko idealnie do tego modelu. Nawet dwie tutaj na górze są. Tylko ja zdejmę sobie potencjometr na chwilę, bo to ma pewnie głębiej osiąść, żeby te śrubki tutaj, co są, był do nich łatwy dostęp, bo to jest też bardzo ważne. Coś takiego. No i wtedy mamy tutaj, z boku też musimy się łatwo dostać. Zastanawiam się, jak oni to rozwiązali. Czy znowu będzie taka obudowa, że po prostu gdzieś tutaj nie będę montował jakiejś ścianki czy coś w tym stylu? No zobaczymy. Wyczyścimy sobie też ekranik przy okazji, jak będziemy to składać. I na końcu sobie założę ten. Pytanie, czy mi to wejdzie? Bo wiecie, tutaj średnica może być większa niż. No i nie wejdzie. Widzicie? Już jest pierwszy problem. Już tego pokrętła nie zamontuję. W ogóle dowiedzmy się, jaka jest średnica tego otworku. Ja wam zmierzę to sufmiarką. Żebyście wy już wiedzieli mniej więcej, jak to jest. Biorę sobie sufmiarkę. Zmierzymy sobie średnicę tego otworu. I wiecie, ile to ma? Patrzcie. 15,5 mm, można powiedzieć. No, 15,5. 15,5 mm. 15,5, a ile ma ten potencjometr? No o wiele więcej. O wiele więcej, dlatego mi tutaj nie wchodzi. 15,5, no, znaczy o wiele, no. Minimalnie większy jest i przez to nie wchodzi. Mógłbym to pinikiem jakoś się poszerzyć albo jakimś opinijkiem, ale nie chcę mi się tego niszczyć, także będę musiał sobie poszukać jakiegoś innego potencjometru. Dobra, tu mamy górę, tu mamy. Teraz gdzie jest spód? Od której strony jest spód? Mamy raz, bo w zasadzie mamy wszystko symetryczne. Także tutaj to raczej nie powinno. Tu mamy cztery otwory na te śruby. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ile? 13 minut. Dobra, 13 minut nagrywam. Nie wiem, ile ten filmik będzie trwał, ale chcę wam pokazać to wszystko, jak to będę składał. Załóżmy, że mam taką górę, dół. Górę, dół. Teraz mi zostało co? Boki są pod kątem, z tego co wiemy. Coś takiego. W ogóle ten miernik on by jakoś. Tu jeszcze mamy dwie. Kurczę, to jest bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. Tu mamy pewnie te dwie od boku, jeszcze tutaj. Nie, wiecie co, ja muszę luknąć na obrazki, bo się pogubię. Firefox. I zobaczmy, jak to jest złożone w ogóle. Dobra, tu mamy dwie te. To będzie ta. Ja sobie to poukładam w ten sposób, tak żeby potem to złożyć. Po prawej mamy to. Po lewej mamy to. Dobra, tu jest OK. I tak o. Została mi góra.
sobie jeszcze przejrzę. Po lewej stronie będzie na zasilanie. A widzicie, to ja mam. No tu są zdjęcia porobione na odwrót, jakby w odbiciu lustrzanym i to mnie troszeczkę myli. Bo o, tu jest dobrze zrobione. Widzicie, bo tutaj mamy po prawej to wcięcie. A zobaczcie sobie, jak jest z tej strony. A tutaj mamy po prawej, już nie ma tego wcięcia, tylko jest okrągłe, to jest na wejście na ładowanie. Czyli będę się wzorował na tym, na samej górze zdjęciu. Czyli górę mamy to. To będzie po prawej, to będzie po lewej. To będzie dół. Ok, mam. Tak, to będzie ta strona. Została mi. Wiecie, która strona? Tutaj z tyłu. Tutaj ta z tyłu strona. Sobie zobaczę jeszcze zdjęcia tutaj. Nie widzę dokładnie, jak jest ten tył. Tak, mamy cztery śrubki. Raz, dwa, trzy, cztery, które będą nam prawdopodobnie ten miernik trzymały. Sobie te śrubki wyciągnę. I to będzie w taki sposób. Tylko nie wiem. Raz, dwa. A nie, tu mamy dwie tylko takie długie. Dwie długie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć krótkich. Nakrętek mamy raz, dwa, trzy, cztery. Powiem wam, że złożenie tego nie jest takie proste. No serio, ja jestem jakiś cienki. Aha, czyli tu będą dwie długie. Dobra, kumam. Dwie długie są na górze, dwie krótkie są na dole. Zostaną mi. Raz, dwa, trzy, cztery. Zostaną mi cztery. Raz, dwa. Tu jest w ogóle nawet chyba źle to skręcone są te śrubki, bo są cztery krótkie, a powinny. A tutaj widzicie, a tutaj jest długa, krótka, nie? Długa, krótka. Długa, krótka. No to jest w ogóle źle to zrobione. Według mnie, jak coś to piszcie w komentarzach, czy się pomyliłem, czy nie, ale dla mnie to jest pomyłka. Zrobione zdjęcie tylko tak o lapicu. Dobra, przejrzyjmy sobie zdjęcie użytkowników. Ten w ogóle sobie fajnie zmodyfikował. Pokaż obraz. Widzicie, jak on to sobie fajnie zrobił? Włącznik. Jakaś płytka w ogóle z tym. Z akumulatorkiem. A tu pewnie jest ten step bus, ten przetwornica czy coś takiego, która podbija napięcie mu z tego 3,7 do bodajże, nie wiem, do 8 V, bo jakieś tam jest minimalne napięcie wymagane, żeby to zasilić, chyba 7,6 V czy jakoś tak. No ale sobie fajnie zrobił tutaj przycisk i to jest jeszcze 1, 0, 2. Czy ten. Dobra, słuchajcie. Lecimy na żywioł. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No. Zróbmy coś takiego. Dwie na górze są. Jeszcze raz się tylko na Firefoxa przełączę. Chcę zobaczyć dokładnie, jak to było. Tu jest źle. Te zdjęcie będę się tym posiłkował. Tu są dwa. Czyli co, ja bym musiał przykręcić te cztery śruby tak od dołu nakrętkami. Tutaj od spodu musiałbym nakrętkami to skręcić, żeby to się trzymało. Dobra, mniej więcej już taki mam zarys tego. Także tak o, tu mam prawą, lewą stronę. Góra. Góra. I to. Aha, tu będzie na
na ten, na wyświetlacz. Dobra, mam. Powoli łapię, tylko nie wiem do czego to jest dokładnie. Trzy są? Serio to? Nie wiem do czego to jest. To mnie zagięło. I to też trochę mnie zagięło. Dobra, lecę z tym taką. Najpierw sobie odkleję. Te zabezpieczenia. Chociaż od dołu. Od dołu nie będę na razie tego odklejał. No może odkleję. Może zrobimy całkiem przezroczysty. Powoli to ściągnę. Dobra, to jest ściągnięte. Lecimy z tym teraz. Trzeba powoli ściągać tą, żeby nam się to nie przykleiło do płytki. Dobra, drugie ściągnięte. To mamy dół. Czyli teraz robię coś takiego. Daję jedną tutaj na dół. Kontruję ją śrubką, żeby się trzymało. Ciekawe, czy mi to wyjdzie w miarę dobrze. Dobra, jedna jest wkręcona. Teraz druga. Mi ciężko zawsze, takie to są malutkie śrubki, nakrętki. Dobra, mamy drugą kręconą, tylko to jakoś tak sobie trochę skontruję. Dobra, dwie mi się trzymają w miarę ok, nie latają. I teraz dwie krótkie na dole. Ciekawe, ile ten filmik będzie trwał minut. Raz. Ale dlaczego mi jedna została tutaj? Nakrętka. Dobra, nie pogubić tego. Nie, dwie są, dobra, sorry. Nie, to tak mi jedna zostanie. Pięć nakrętek? Dziwne. Dobra, słuchajcie, to mam, tu niby mam zrobiony, tak? Cztery są te. I teraz co? To jest. Dlaczego to jest? Tego nie kumam. Tutaj jakoś? Nie. Aha, tego nie kumałem. Tego w sumie też nie kumam. To będzie góra. Ja pindolę. I co? I wtedy miałbym tutaj tak ten umiejscowić? Pod kątem? Teraz zamontować to. Nie, no muszę luknąć na zdjęcia, bo się gubię już. Tak, tutaj będą te cztery. Czyli teraz musiałbym położyć na te cztery śrubki, jak tutaj widać na tym zdjęciu.
zdjęciu ten miernik, przykręcić czteroma krótkimi. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, czteroma krótkimi. Zostaną nam. Patrzcie, to teraz musimy coś takiego położyć to tutaj. Przykręcić tą obudowę czteroma tutaj tymi śrubami. Jedna, druga. Trzecia. Na razie tylko tak wkręcaj, żeby się trzymało to wszystko. Trzecia i czwarta teraz tutaj będzie. Tutaj w jedną mi ciężej wchodzi. Wsiąłem to chyba. Widzicie, tutaj mi nie chce tak super wejść. Tutaj mi nie chce w jedną, bo już są naprężenia. Jest troszeczkę ciężko, będę musiał się troszeczkę pomęczyć z tą jedną, z tym jednym otworem. No co wiem, może inaczej. Najpierw wykręcę tutaj na górze i teraz spróbuję tutaj. Czyżby był ten wyrobiony tak? Tak jakby był jeden gwint tutaj wyrobiony. Sprawdzę bez miernika, czy to mi wchodzi tu. No okej, wchodzi, dobra, czyli haczy mi gdzieś płytka. Spróbuję to zrobić teraz inaczej, może tutaj wkręcę tą pierwszą. No jest problem. Jest malutki problem. Tak jakby. Ale dlaczego? Ciężko mi wchodzi tutaj w tą jedną śrubę to. Dobra, postaram się w ten sposób to zrobić. No ale teraz będzie pewnie problem gdzieś wyżej, znając życie. No jest naprężenie dosyć spore. Już na tych górnych ciężko mi jest to tak fajnie wycentrować. Wierzcie mi, ale nie jest to takie łatwe składanie, jakby się wydawało niektórym. Dobra, tutaj mamy drugi. Nie będę jeszcze tego tak mocno skręcał, bo to dosyć ciasno są naprężenia. Trzecia. No i chciałbym, żeby mi teraz czwarta tutaj weszła spoko, to by było dobrze. No okej, okay, jakimiś kombinacjami się to udało. Nie wiem, czy ja to w ogóle dobrze robię. Bo to jest trochę dla mnie. O co chodzi? O to, że jak tutaj skręcacie te śruby, to zobaczcie, jaka tu jest przerwa. Widzicie, jak to jest. To jest wszystko tu jest płaskie, płaskie, tu jest pod kątem i to tak wygląda, że jakbyście to mocniej skręcili, to byście mogli ułamać tą PCB.
Dobra, po lewej stronie mamy ładowanie. Teraz sobie zobaczmy to. Ciekawe, kiedy zajarzę, jak dokładnie ta obudowa powinna być złożona. Ogólnie jestem ciekawy, czy na YouTubie są jakieś filmiki, które pokazują składanie takiej obudowy krok po kroku. Bo by się przydało, samym z tego zaczerpnął. A tak widzicie, muszę się sam z tym męczyć. Jeszcze tutaj mi źle uwało, dlatego mówię wam, to trzeba powoli odklejać. Bardzo powoli. Tutaj mi się też nie odkleiło do końca, no ale zdrapaliśmy, dobra. Czyli tutaj będziemy mieli tą lewą stronę, która jest już krzywo. Czyli coś źle zrobiłem. Czyli coś źle zrobiłem. Dobra, tu jest lewa strona. Zobaczmy prawą stronę. Źle coś zrobiłem, bo zostaje mi za dużo części do składania tego. Dobra. Ale w sumie taki filmik na żywca, bez żadnego cięcia, montowania, jest o wiele lepszy niż jakbyśmy mieli. Tutaj będzie to, dobra, na wajchę. Ta strona, jak się ją złoży, to wygląda coś mniej więcej takiego. Dobra, lewa strona to jeszcze jest spoko do ogarnięcia. Teraz góra i dół. To było chyba na dole tutaj. Jakoś tak. Dobrze? Nie. Źle. O Jezu, wyleciało mi jeszcze. No i gdzie to teraz mi poleciało? Dobra, jest. Ok. To będzie tutaj na dole. Widzicie, w ogóle coś źle porobiłem, bo nie pasują te otwory. Czyli te brakujące elementy, co tam leżą, one pewnie będą jakoś szły jeszcze pod spód tej płytki. I być może to rozwiąże problem z krzywizną tego połączenia pomiędzy płytką a tymi śrubami, które wam pokazywałem. To pytanie będzie, jak to złoży. Ja się tutaj na razie męczę z tym papierem, żeby to ściągnąć. Samo ściąganie papieru jest czasochłonne. Dobra. To mamy dół, boki. Tu będzie chyba. Tu będzie góra. Dobra, kumam. Tu będzie góra na to. Ale tutaj jakby pasuje. Dziwne. Tu będzie góra. W miarę cicho są moje papugi. Jak nagrywam, bo zawsze jak nagrywam, to muszą sobie śpiewać po swojemu. Się na razie tutaj męczę z tym papierem.
Jestem ciekawy, jak to wyjdzie, jaka będzie finalna wersja złożenia tego. Dobra, tu będziemy mieli górę. Lewo, prawo, dół. Zostaje nam patrzcie, ile nam jeszcze tutaj pozostaje. Jeszcze tu jakaś część, która w ogóle nie wiem do czego ma iść. Możecie mnie zbeształ w komentarzach. Za to, jak jestem ciemny. Ciemnogród. Dobra. Tego nawet nie wiem. Dokładnie, gdzie to ma iść, cholera, no? Nie, no naprawdę przydałaby się instrukcja. Okej, ja jeszcze tutaj ściągnę ze wszystkich tych tam ten papier. Żeby już po prostu potem się nie męczyć z tym papierem. Bo naprawdę dużo czasu schodzi na ściąganie tego papieru. Takie dosyć nieciekawe to jest do oglądania. Trzeba to wolno robić, żeby nam się ten papier nie porwał podczas ściągania. Dobra, tu mamy następną. Zostały nam jeszcze cztery ścianki do ściągnięcia z tego papieru i koniec będzie. Potem będziemy się głowić, która część do czego jest. Muszę już naprawdę wolno to robić. Są bardzo cieniutkie już. No już tu mi się rwie. Okej. Dobra, jeszcze to muszę stąd ściągnąć. Okej, okay, na bok. No i ostatnia część do ściągnięcia. Już będzie spokój z tym papierem, bo już naprawdę mnie to denerwuje. Tutaj też trzeba bardzo ostrożnie, żeby tego. No, już mi się źle ściągnęło. To będzie chyba najgorsza część ze ściąganiem tego. Ponieważ te ścianki są tutaj najbardziej takie cienkie. No i ostatnia strona. Mam nadzieję, że to mi jakoś pójdzie. Ok, rozkminiłem fajny patent po trochu do celu. Dobra. Teraz tak. To będzie tu namiernik. Ja muszę jeszcze coś sprawdzić. Jest w drugim jakiś numer. Muszę coś sprawdzić. Z ciekawości, jak wyglądają tutaj te podkładki i śrubki. Czy mamy też tylko 5 podkładek? Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No tylko też 5.
6 i 2. No dobra, okej. Czyli jest tak samo. Słuchajcie. Ja zrobię inaczej. Wykręcę te 4 tutaj. Śrubki, które mocują tą płytkę, bo czuję, że to jest źle zrobione. Skręcone. Czuję, że się pogubię. No i teraz jeszcze tego nie mogę wykręcić. Dobra, na razie miernik położę na bok. Mam ten dół, tak? To i to. To będzie na co? Na co to jest? Tego nie kumam. To wiem, że będzie jakoś tu. To wiem, że będzie jakoś tak. Okej. Prawa strona będzie też tutaj wchodziła. Dolna strona to będzie to. Mamy coś takiego. Boki, nie? Wszystko. Zostaje nam. Aj. Zostaje nam ta góra. Ja spróbuję tutaj to umieścić. Ta góra. No i powiedzcie mi, stają mi te elementy. Raz, dwa i trzy. Co ja mam z tym zrobić w ogóle? Od spodu. Tak, nie, tak, nie. Tak nie, tak nie. Tutaj mi w ogóle nigdzie nie pasuje to. Ale nawet nie wiem, do czego to ma iść. Ten dolny. Jeszcze górny. Chwila. To będzie pasowało. No okej. Te się pokrywają z tym. Tylko powiedzcie mi, jak to mam skręcić? To będzie co, na wyświetlacz? Nie. Albo może. Chwila, chwila, chwila. Tu jest wypustka na te dwie śruby. No i to totalnie mi nie pasuje tutaj. Ten sposób? Jest, jest, już się zajarzyłem. Dobra. Tu mamy tak. No ale to. Od góry jeszcze? Dobra, to jest do tego. Żeby tu jakoś to połączyć. No co, jeszcze mam górę na to kłaść? Dobra, to nie, to nie będzie tak. Będzie jakoś w ten sposób. Przechroniło wyświetlacz. Ok, ja sobie ściągnę na razie górę, dół, to i to. Tylko jeszcze pytanie. To. Do czego? Ja pierdzielę.
Zaczynam się gubić, powiem wam szczerze. Nie, to nie będzie do tego. Tutaj. Okej, dobra, no spróbuję to. Słuchajcie, nie, ja nie daję rady. Przysięgam, nie wiem jak to ma iść, kurwa, wkurwia mnie to już. Jeszcze raz Firefox. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, jak chcę tylko znaleźć tą część. Gdzie ona ma iść? To ma iść tak? Ja pierdzielę, dobra. Już coś tam wykminiłem. Ja! Kapłem się wreszcie. Zaczyna mi to. Ta część, słuchajcie, ona idzie tutaj. Do tej bocznej obudowy. Do tej. Widzicie, dzięki temu filmikowi nie będziecie się musieli naprawdę z tym tak męczyć. Do tej bocznej. Tak. Tylko weź to teraz skręć, żeby to ci się nie rozleciało. To idzie tu. Słuchajcie, spróbujemy to złożyć jakoś, ale jest to toporne na tą chwilę. Toporne z tego względu, że to słabo się tutaj zamyka. Spróbuję to może jakoś. Ja pierdziel. Będzie chyba najgorsze składanie obudowy do miernika na YouTubie. Wszystko mi się rozpada w rękach. Serio. Dosłownie wszystko. Dobra. To mamy tu. Będziemy. To mamy tu. Tu mi jeszcze nie weszło. Właśnie. Ok. Teraz boczną spróbuję złożyć. No, come on, baby. Dobra. Mamy. Teraz. Jezu, żeby mi się to nie rozpadło. Teraz boczną tą. Jesus, crazy. Oh, please, God, help me. To powinno być klejone na jakiś taki klej, jak się skleja. No to mi się zaraz rozpadnie wszystko. To powinno być na taki klej, jak się skleja. Samolociki. No i chciałbym tą jeszcze włożyć tutaj. A ma iść tak. Dało się? Czy tu jeszcze nie weszło? Dobra, tu nie weszło. Słuchajcie. Mam to zrobione. Mam to zrobione. Zostało mi tylko trzy części. Trzy części. Żeby to skręcić, cholerstwo. Teraz ja bym chciał położyć na to miernik. Złapię za potencjometr, żeby mi było najwygodniej. Żeby to się nie rozleciało mi. I teraz tak o, 4 TT, ale weź to teraz tutaj wkręć.
Wiecie co, to jest naprawdę wyczyn. To jest wyczyn. Hardkorowy. Ciekawe, czy to będzie w ogóle. I w ogóle i tak mam krzywo to zrobione. Dlaczego? Bo ładowanie mam. Coś takiego. Nie wiem, czy ja to źle składam? Gdzie ja mógłbym tutaj błąd popełnić? Chyba nigdzie. Chyba, że to jest troszeczkę inna wersja płytki. No ale widzicie, no. Nie pasuje mi to na ładowanie. Ma być mniej więcej w ten sposób. Nie, no tutaj się nigdzie nie robiłem. Na 100%. Chociaż mi to tak wychodzi topornie. Jakby się przesunęło. Jak się przesunie, nagnie ta. To jeszcze może coś z tego tam będzie. Druga. Strasznie ciężko tą obudowę się skręca. Porównując ją do tamtej obudowy, to jest koszmar. Boczna ścianka mi odpadła. Nie, zaraz mi krew zaleje. Czy w ogóle te są? Wiecie co? Tu coś jest źle. I nawet chyba już zauważyłem, o co chodzi. Chyba wiem, o co chodzi. Są różne rozmiary tych jeszcze trzy. Patrzcie, mamy raz, dwa. Zobaczę, jakie mają te wymiary. Być może to są te dłuższe. Raz, dwa, trzy. No i tak, i chyba tutaj był błąd. Dlatego ten otwór nie pasował. Kolejna lekcja. Jak będzie zaraz widać. Cztery krótsze, dwie dłuższe. I teraz, jeżeli weźmiemy te dłuższe, bo są trzy rodzaje. Długie, krótsze, najkrótsze. Dwie te dłuższe zamontujemy je na dole. Raz, druga. Widzicie, jednak wszystko, kurde. Nie, podejrzewam, że ja tutaj robię błędy i to rażące. No ale przysięgam, to nie jest takie proste. Dobra. Dwie najdłuższe. Potem krótsze. A te cztery najkrótsze będą szły już pewnie od góry. I teraz, jeżeli ja zamontuję sobie ten miernik tymi czterema krótszymi. Najpierw to tak skręcę, bo potem te boczne ścianki to mnie zmasakrują. Raz. Raz. Znowu będę się męczył.
Może chcę już to skręcić serię. Ile nagrywam? 55 minut. Wybaczcie mi. Nie robiłem żadnych pauz, żebyście wszystko widzieli od A do Z. Tu jak zwykle w tej jednej jest zawsze problem. Trzecia. No, tej jednej jest ją ciężko troszeczkę wkręcić. Ale dlaczego? Moje skóry tak spasowane, to idealnie nigdy nie będzie. I teraz weź to wykręć. Muszę znowu tutaj wykręcać. Ale masakra. Godzina czasu, żeby skręcić taką obudowę. Ludzie. Weź mi to teraz odkręć. Dobra, ja to na razie kręcę trochę. Może po przekątnych będę kręcił. No ewidentnie w tą po lewej stronie. Tą po lewej stronie muszę po prostu wkręcić. Najbardziej jak mi się uda. Potem się męczyć z tymi na górze. A jak coś to wezmę. Czyli tutaj musiałbym trochę tą nagiąć. Bo puścić od dołu. Żeby nie była taka sztywna. Dopiero skręcać to jakoś tak. No, być może to jest jakieś obejście tego problemiku. Żeby popuścić. O. Dobra. Znalazłem sposób chyba. Popuszczamy od dołu śrubę. Tutaj skręcamy, żeby było na płasko. Tylko zobaczymy, jak to się będzie trzymało. Zaraz. Drugą teraz popuszczę dosyć mocno. Słuchajcie, druga kręcona na płasko. Tutaj musimy popuścić dosyć sporo i tutaj potem sobie dokręcimy. Najważniejsze, żeby nam złapało w miarę prosto tą płytkę. A dół? Dół będzie najmniej ważny. Bo i tak będziemy stawiać na tym. Trzecia strona. Zaczyna mieć to ręce i nogi po godzinie czasu. Trzecia. Czwarta, dobra, raz, dwa, trzy. Tą też sobie to popuścimy. Ła. Dosyć mocno. Skręcimy teraz tutaj. Tak, żeby to było mocno. Teraz mamy elegancko każdą stronę równo. Nie krzywo, nie zniszczy nam to płytki. A dół sobie potem dokręcimy. Okej, zaczynam się cieszyć. Teraz zróbmy sobie tak. Jak dam to tu. Widzicie? Już pasuje otwór. Już pasuje. Dobra, to już mamy to. Teraz takie coś. Ta strona była od tego, ta będzie od. Ta strona będzie tutaj od tych dwóch. Tylko jeszcze.
Ja muszę pod spodem sobie włożyć to. I teraz jak to zrobić? Zrobię to w ten sposób. Tak. Właściwie nie wiem, po co to w ogóle tutaj jest. Ochrona przed baterią. Chyba tylko po to. Teraz boczną sobie damy tu. Dobra. Boczne mamy. To mamy. Teraz sobie załóżmy. O! Widzicie. Dobra, trzeba to robić w miarę powoli. To mamy. Teraz tą boczną tutaj założę. Dobra, trzyma mi. Najważniejsze, żeby mi trzymały te boczne. Tą tutaj. Teraz założę sobie tą. Dobrze? Nie, coś źle. Coś z poproliwem. Nie, to ma iść tutaj tylko. Ta strona. Źle to robię. Ta strona. Z tym jednym ma iść tu. Błagam, tylko mi nie ucieknie. Coś mi to za bardzo lata. Dobra, mam. Jezu, jakoś się to trzyma. Okej. Dolna z tymi dwoma pójdzie tutaj. Dobra. Czy ja to mam, czy mi się wydaje, że to coś mi za bardzo lata? Coś mi tutaj za bardzo lata. Aha, wyleciał mi ten, dobra. Okej. Okay. Zostały mi tylko cztery śrubki tutaj, tak? Na zamocowanie, te cztery śrubki będą na zamocowanie z samej góry tej. Zostało mi tylko to i to. Teraz powiedzcie mi, jak ja mam to zrobić? Ja pierdzielę jeszcze to. Ty, jak to ma tutaj wejść? Ale jak to ma tu wejść? Ale jestem w szoku teraz. Co to w ogóle pójdzie na samą górę? Czyżby to szło na samą górę? Czekajcie, ja coś w ogóle sprawdzę. Założę to. Żeby to już mi trzymało tą całą budowę. Ok. Dobra. To mi trzyma już samą obudowę. Teraz skręcę to śrubkami. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz zamontuję to. To ma iść jakoś tak. Aha, to mam wsunąć. Słuchajcie, tutaj to. Wsuwa się w to.
Ale to jest myślnie skonstruowane. Coś takiego. I na końcu idzie osłonka ekranu. Na to jakoś tak o. Dokładnie. Jezu, mamy to, mamy w końcu. Oczyszczę sobie tylko jeszcze ekran. Tak, jeszcze baterii nie podłączyłem. Dobra, na razie będę chyba działał na zasilaniu. Chociaż już mniej więcej zobaczyliście, jak się to składa. No to jest naprawdę. No teraz może już będzie łatwiejsze, bo będę wiedział, o co chodzi. I to skręcam czteroma śrubkami. Pierwsza. Druga. Widzicie? Trzecia. Stała jedna nakrętka. Chińczyk może dał ją po to, żeby jakieś zabezpieczenie w razie zguby. W transporcie, czy coś w tym stylu? No nie wiem. W każdym bądź razie ta jedna mi tutaj do niczego nie jest potrzebna. Mamy złożony miernik. Jezu, udało się. Tak to wygląda, moi drodzy. Tylko tutaj jest lipa totalna, jeżeli chodzi o tą wajchę. Bo zobaczcie, jak to wygląda. Żeby ją w ogóle. Nie lipnie ta wajcha jest zrobiona. To w ogóle jest dla mnie pomyłka. To żeby to teraz otworzyć, to ja muszę tutaj włożyć śrubokręt, żeby to wypchnąć. Ale o tyle dobrze, że już. Tak to wygląda po złożeniu. Po boku mamy wejście ładowania. Wszystko skręcone, jeszcze od dołu tylko śrubki dokręcić, żeby to się trzymało już porządnie. Po prawej stronie mamy na tą wajchę, gdzie to zobaczcie, ta wajcha powinna być jeszcze raz dłuższa, żeby ona tu wychodziła. A ona jak się wepnie, to nie ma szans, żeby ją odtegować, także tutaj będę musiał zrobić coś takiego. Po pierwsze, uciąć plexi. No, na tej górnej części. Tutaj w ogóle to uciąć. I tutaj dolną część też chyba przerobię, że wytnę po prostu tak i tak. Żeby mieć dostęp do wajchy. Bo generalnie tutaj jest jeszcze pole, do którego możemy się przylutować. No tu w ogóle jest zasłonięte, także nawet byśmy nic nie zrobili z tym. A na pewno już wszystko dobrze złożyłem. Górna część, te dwie są do ochrony LCD-ka. I tak wygląda ta obudowa. Baterię muszę jeszcze sobie przylutować. Do tego, żeby to działało. I co? Rozkręcimy go. Zmodujemy i przylutujemy baterię. Tak zrobimy. To lecimy dalej z filmikiem. A co tam? Ponagrywamy. Godzina 10. Mi się na razie nie spieszy nigdzie.
Pokażę Wam też pod mikroskopem, jak to będę lutował. Przy okazji sobie pójdę po płyn do szyb. Jak już będę skręcał, to wyczyszczę to wszystko bardziej dokładnie. I już będzie finalna wersja. Widzicie? 2T. Tylko o to chodzi. Te dwie części mają iść na ekran LCD. To będą razem. Górna część, aha, jeszcze dwie śrubki tutaj, które teraz trzymają to wszystko. Trzecia śrubka. Teraz będzie. A, teraz to mi się to całkiem rozkręca. Muszę przytrzymać tu. No, jest, dobra. Cztery wkręcone oka. Ja sobie to tak tutaj złożę, żeby mi się to nie rozpadło. Górna część od tego. Jest trzecia. I teraz zróbmy sobie coś takiego. Widzicie? Ta bajcha. Czyli ja tu będę musiał sobie wyciąć tą stronę prawą. Najlepiej jakbym sobie to jakoś zaznaczył. Albo po prostu polecę po linii prostej do gdzieś 2 cm. Dobra, prawa strona idzie do szarubki. Płytkę będziemy lutować, także to sobie wyciągniemy. Dolna część już mi odpadła z wiadomego powodu. Góra. Dół. Nawet nie będę go zbytnio rozkręcał. Dół sobie potem położymy. Sobie tylko poskręcam to. Dobra, na razie to po prostu walnę wszystko na jedno miejsce i tak już wiem, jak to złożyć. Także lecimy z montowaniem bateryjki. Ja sobie tutaj ogarnę stanowisko, robię pauzę, rozłożę stację, mikroskop i lecimy dalej z filmikiem. Dobra, moi drodzy, lecimy teraz z polutowaniem sobie tej baterii do tego. I powiem Wam tak, najpierw sobie naniosę troszeczkę na to, zresztą sobie wyreguluję troszeczkę tutaj ustawienia. No to było ok. Dobra. Troszeczkę sobie to pliku tutaj położę, żeby to mi się lepiej lutowało. Nie za dużo. I teraz co bym zrobił? Najpierw sobie, bo tu są pozostałości po urwanej tej. Ustawię sobie temperaturę większą. Tu są pozostałości po. Widzicie, tutaj będzie mój grot. Po tym urwanym kabelku. Także ja tutaj nie będę jakoś zbytnio tego przerabiał, tylko po prostu wlutuję te od baterii. Staram się to dolutować na podglądzie w OBS-ie. Fajnie, spoko. Powiem Wam, że na widoku 2D cyfrowym jest trudno trafić. Trzeba najpierw się popatrzeć w miejsce, które lutujemy, potem. O, widzicie, jak to wyszło. W miarę ok. Odsynowane są te pola 2. Raz mam tu dwa przewody od baterii. Czerwony plus, czarny minus. Ja sobie zrobię coś takiego. Ja je w ogóle utnę.
sobie jeszcze raz, może czerwonego nie będę ucinał, bo on jest spoko, ale czarnego tak, bo jest troszeczkę brakuje włókien. Sobie go obiorę. Zaraz przelutujemy te kabelki. Sobie już też nawet tutaj poza kadrem pobielę te końcówki. Okej. Jedna. Drugą też. Minimalnie. Dobra, powiedzmy, że to mam zrobione. Teraz co zrobię? Znowu naniosę na te końcówki tutaj troszeczkę topniku, żeby to ładniej się lutowało. OK. I teraz przylutuję sobie kabelki. Najpierw na grota nabiorę troszeczkę cyny. I zrobię to jak najszybciej. Czarny minus, żeby go tu jakoś równo przylutować. O, powiedzmy, że się będzie trzymał spokojnie. Teraz znowu sobie wyczyścimy grot. Znowu damy troszeczkę cyny na grota i czerwonego przylutujemy. OK. Pierwszy etap za nami. Ocynowane, przylutowane. Teraz wypadałoby tą baterię umiejscowić po budowie. Teraz co ja muszę zrobić? Na pewno muszę sobie kamerkę wziąć od telefonu, położyć z powrotem na statyw, tak żeby to było jakoś widać wszystko. Dobra, ja się przełączę na plus 9 V. Zobaczmy, czy on w ogóle działa, czy się włączy. P9 Lite. OK. Tutaj cyna. Wszystko porobione. Bateria przylutowana. Włączy się. Włącza się. Bateria 8,8 V. OK. Testing. No unknown or damage part. Spoko. Zmierzymy sobie jakąś część tutaj mam. Rezystorka. I teraz zabawa nad tym mierniczkiem jest taka, że trzeba go włączyć. Tranzystor, generator 10 bit PWM, C plus ESR. OK, tu będą rezystory, dławiki i tak dalej. 1,3, czyli teraz muszę podłączyć jedynkę i trójkę, żeby zmierzyć sobie ten element. Tysiąc sto osiemdziesiąt pięć ohmów, czyli 1 kilo, 1,1 kilo ohma. Coś chyba w ten sposób by wychodziło. Zobaczmy sobie inny rezystor. Tu jest bardzo fajny ten mierniczek, bo on pokazuje 1,3. 1183. Taki sam. Zobaczmy, może jeszcze inny, może trafię na jakieś
o jakiejś innej wartości. Czterdzieści sześć przecinek 99 kOhm. Tak to wygląda na tym mierniku. 47 kOhm. Super sprawa. Nic nie musimy przyciskać, tylko od razu po włożeniu tutaj w jedynkę i trójkę nam pokazuje wartości rezystorów. Super sprawa. A ciekawe, co by się stało, jakbym włożył diodę teraz. O nie. Teraz mam w trybie rezystorów pomiar, także nie będę diody wkładał, bo to by było troszeczkę bez sensu. Co zrobię? Jak go wyłączyć? Nacisnę. Aha, to wracam do menu. Kondensatory. Jakiś czujnik. Korekcja. I decoder, encoder. Self-test. Voltage. Czyli tutaj możemy mierzyć do 50 V. Front color, back color. Możemy zmieniać sobie kolor tła i czcionki. Show data, switch off. Switch off. To mam zrobione. Stację sobie wyłączę, już mam polutowane. Teraz tą bateryjkę sobie zamontuję do obudowy, tylko ja ją postaram się przykleić na taśmę dwustronną. Gdzieś miałem taśmę dwustronną. Gdzieś ją widziałem. Tylko nie wiem, gdzie ją położyłem dokładnie. No dobra, teraz przechodzimy do składania tego miernika z tą baterią. To dopiero będzie teraz wyzwanie. Upchać tą baterię pod spodem. Złożyć tą obudowę całą. Dobra, to mi się upchało. Jak pamiętacie, to mamy górną część, to jest dolna, to jest po boku, aha, jeszcze muszę przerobić, słuchajcie, jeszcze muszę przerobić i to jest od spodu, jakby taka ochrona, czyli co, jakbym musiał wyciągnąć baterię. W ogóle sobie odłączymy ją. Bateria odłączona, potem ją sobie spróbujemy włożyć. Tylko to też będzie wyzwanie. Widzicie, to w ogóle to jest taki problem z tym złożeniem, bo teraz musiałbym to pod spód dać. Dobra, najpierw sobie przerobimy tą wajchę, czyli co ja bym musiał tutaj? Musiałbym to wyciąć tu, tak i tak, do tej strony i tą górną część, o której mówiłem. Tutaj ją uciąć. Czyli chowamy stację, robię pauzę, wyciągam mini szlifierkę. Dobra, moi drodzy, zrobię to najpierw tą część budowy. Grubą tarczą założyłem taką. Ten plastik to pójdzie raz, dwa, także jak coś to przyciśćcie sobie słuchawki, bo będzie troszeczkę hałasu. Nie chce mi się włączyć mini szlifierka. Czyżbym jej nie podłączył? Dobra, Jezu, myślałem, że mi się zepsuła. Nie podłączyłem do końca wtyczki. Także lecimy sobie z cięciem tego pleksji. Może miernik sobie odstawię gdzieś na bok, by nie. Okej. Poszło. O, pięknie to schodzi. Akryl przepięknie schodzi. Wiecie, co jeszcze zrobię? Pauza, idę po piniczek sobie to wykończę piniczkiem.
żeby to w miarę jakoś ładnie wyglądało. Delikatnie podpiłuję pilniczkiem. Właściwie to kiedyś ktoś mi powiedział, że pilnikiem powinno się robić tak. Nie tak, tylko tak. Ok. Cięte. Nikt z tego strzelał nie będzie. Tą stronę mamy zrobioną. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało mniej więcej, jak założyłbym coś takiego. Jak wajchę dam. No to już mam dostęp do tej wajchy. Tutaj. Widzicie? Już jest jakiś dostęp do tej wajchy. Nie ma takiego problemu, że tu wtedy nie mogłem się dostać. Taka modyfikacja konieczna, że tak powiem. Bo tego Chińczyk jakby, nie wiem, nie przewidział, albo mieli dłuższe wajchy. Gdyby mi wystawała tutaj poza obudowę, no to wtedy bez problemu mógłbym sobie też przerobić wajchę, tak? Ale dobra, mniejsza z tym. Co jeszcze chciałem przerobić? Tą stronę? Tutaj, odtąd? Jak to złożę tak. Nie? Zamknę to. No to widzicie, teraz mi przeszkadza tutaj. To mi przeszkadza, czyli muszę tutaj zjechać tak i tak mniej więcej. To już by było na tyle. Także znowu sobie uruchamiamy mini szlifierkę. Ale mi wyrwało. Akryl ma dziwny taki zapach, jak się topi. Troszeczkę jest podobny do nylonu. Dobra. Sobie wykończymy to troszeczkę. Dobra, to mamy zrobione i teraz jak założymy dolną część, no to już mamy teraz dostęp tutaj do tej wajchy bezproblemowy. W sumie ta wajcha troszeczkę mogłaby być lepiej zrobiona. O, to teraz co? Składamy znowu ten miernik. Ja idę sobie po płyn do szyb, żeby te elementy wszystkie wyczyścić ładnie. I składamy do kupy wszystko z baterią. Dobra. Teraz to oczywiście już będzie wszystko o wiele łatwiej. Ja sobie najpierw doczyszczę troszeczkę ekran. Także on był już naprawdę fajnie zrobiony. Super, czyściutki. Tyle wystarczy, spokojnie. Spoko. Jest ok. I teraz pozostaje mi złożyć to wszystko do kupy znowu, tylko z baterią. Bo złożeniem będzie troszeczkę problem. Ja sobie postaram to rozkminić. Jak to zrobić najlepiej? Tak, to będzie ta prawa strona.
To sobie też przemyjemy. Sobie czyszczę te elementy. To będzie spód. Gdzie jest ta lewa strona? To jest prawa. Tu jest to. A, tu mi uciekło. Dobra. Tu jest lewa strona. Też ją sobie przemyjemy. Tak, żeby była czysta. Dobra. Czyli teraz musiałbym tak, o, pod spodem umiejscowić. Właściwie to jak to teraz zrobić dokładnie? Nie, w sumie to włożę tą baterię pod spód, bo to będą teraz cyrki jak cholera. Tak, jeszcze dokładnie jej nie włożyłem. Dobra, baterię musimy mocno, porządnie złożyć. OK. Właściwie to zastanawiam się, czy tą dolną. To mi się teraz. A, już zrobiłem odcisk na tym, na ekranie. Słuchajcie, ja tej dolnej płytki nie będę wkładał chyba. Bo to jest chyba ochrona przed baterią, mi się zdaje. To będzie najciężej ją włożyć. Właściwie jakbym może zrobił tak. I teraz baterię pod to włożył. Trzeba oni się pomęczyć z kabelkami. Dobra, w sumie taką baterię położyłem pod tą płytką. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, czy to będzie takie proste. To teraz boczną ściankę spróbuję przymocować. Te kabelki, żeby jakoś się tam zmieściły. Patrzcie i obserwujcie, bo to będzie cholernie dobra lekcja. Tak, tu jest to. OK. Baterię trzeba będzie trochę wepchnąć. Chyba najgorsza część to jest pod spodem od tej baterii. Dobra. Czyli to nam tylko chroni tutaj ta płytka. W sumie niedużo. Jeszcze sobie tylko dokręcę te wszystkie tutaj elementy. No dobra, lecimy z tym tematem. No jak wyjdzie, tak wyjdzie. Znowu dotykałem ekranu, kuźwa. OK. Teraz prawą wezmę, złożę stronę. Dobra. Prawa jest złożona, teraz górną. Górna jest złożona, teraz dolną. No i teraz dolna to jest takie być albo nie być. OK.
Dobra, super, mamy to zrobione. Jeszcze tylko na koniec znowu sobie ekran przeczyszczę. I teraz patrzcie na to. Jak to było? Teraz idzie to. Mam nadzieję, że mi się teraz nie rozleci to. Ok. Przeczyszczę sobie tą stronę. Długi filmik, naprawdę długi, bo powiedzmy sobie szczerze, pokazywałem wszystko od A do Z. Jedna część. Teraz sobie ekran oczyścimy. Wyczyścimy sobie teraz tą część. Dobra. To mamy z tego. Nakładamy na to. Nie, źle. Znowu źle wam pokazuję. To idzie na końcu wszystko to. Teraz sobie nakładamy tą część obudowy, która będzie nam. Jezu, żeby mi się to nie rozleciało znowu. Ja pierdzielę. Wiecie co? Można dostać szału. Nie, to jest koszmar ze składaniem z tego. To jest koszmar. Nie popatrzcie się, nawet tej cholernej płytki nie mogę tutaj dobrze włożyć. Co, mam taką ochotę wziąć to, piznąć o ścianę, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. To jest naprawdę tak porąbane. No to teraz ta strona mi tutaj, kurde, nie chce wejść. Patrzcie, jak już mam poskładane wszystkie ścianki, to teraz by wypadało założyć tą górną. Żeby to trzymała w kupie. Ok. Jeszcze znowu sobie przyczyścimy ekran. Dobra. Teraz założymy sobie tutaj tą część. Na końcu nałożymy to. Ochronę na ekran. I teraz te cholerne śrubki cztery, żeby już to się trzymało kupy wszystko. Pierwsza. Druga. Trzecia. Ja pierdziel, ile ja to kręcę? Godzina 40. A robię to tylko dla was, żeby wam pokazać, jak to wygląda wszystko.
Dobra, to już będzie koniec zabawy z tą obudową. Ale ja pierdziele. Jest trochę roboty. Potem zdjęcia porobię. Tej obudowy wyślę na AliExpressa. Dobra. Batera jest. Żona. Jeszcze na dole poskręcamy to. No i teraz ten miernik będzie miał. Źle coś złożyłem. Zabijcie mnie, proszę was. Ja pierdzielę. Ale się normalnie zaraz norm. Nie, słuchajcie, wiecie co? Idę się narąbać po tym, jak to już zmontuję do końca. I teraz pewnie jak wyciągnę tą płytkę, znowu mi się wszystko rozpieprzy jak domek z kart. To jestem właśnie ja. Najlepszy konstruktor na świecie. Dobra. Weźmy sobie to. Błagam, tylko niech mi nie wypada to spod baterii. Wróćmy. Już dzióbki dam. Zaraz wam dam jedzonka. Chwilkę. Już widzę, że stukacie dzióbkiem. Dobra, teraz jest ok. Teraz błagam, jak to było. Tu. Ok. Niech to już mi trzyma całą tą konstrukcję. Teraz to. To. Śrubki szybko. Żeby to złapać. W sumie mogłem jeszcze tutaj troszeczkę uciąć. Wiecie? Tak o. Ale to już nawet będę mógł sobie po skręceniu tego uciąć. Na razie to chcę poskładać jak najszybciej, żeby już się z tym nie męczyć. Dobra, skręcone. Lewa strona jest ok. Bateria pod spodem włożona. Góra jest ok. Trzeba będzie kable tak wkładać, jeszcze kręcić tu śrubokrętem. No trochę tak ciężko. Prawa strona przerobiona. Pod wajchę, żeby sobie można było zamykać. Dół. Tutaj można wyprowadzić sobie do miernika. Podejrzewam, że tego i tego nie będę używał. Najczęściej będę używał tylko to. No i ewentualnie ten miernik, nie? Jeszcze raz, tylko jeszcze dół sobie przykręcimy mocniej. Miernik skręcony.
Gotowy do działania. Jak pokręcimy bardziej, to wtedy nam pokażę Wam jeszcze tylko opcje i na tym zakończę filmik. Są jakieś czujniki do temperatury chyba, albo wilgotności, już nie pamiętam. Switch off. Zrobione. Wszystko jest już zrobione. Na tym zakończę filmik. Jak widzieliście, trzeba było przerobić tutaj bok tego, żeby tą wajchę można było używać, bo jak było normalnie, to nie dało rady tego używać. I na tym kończę filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.